Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, Anna Antoniak, Łączę Rozwój z Duchowością. To jest podcast Słowo Miłości na Dziś, a kanał nazywa się Inny Wymiar Sukcesu, dlatego że ja łączę rozwój z duchowością i opowiadam o rozwoju, ponieważ całe życie się rozwijam, może nie całe życie, ale to jest 20 lat i cały czas się rozwijam. I połączyłam to z duchowością, dlatego że jak spotkałam Boga żywego, to On po prostu zrobił taki sztos w moim życiu i tak przewertował je, i tak oczyścił, i tak zmienił, że ja no nie mogę o Nim nie mówić po prostu. No to tak jak masz dziecko i jesteś zakochana w swoim dziecku i mówisz o Nim po prostu cały czas, bo jest malutkie, bo jest fajne, bo je kochasz, bo jesteś z Niego dumny i w ogóle, no to tak samo ja mówię o tej miłości, którą mam. O swoim dziecku też mówię i nagram z Nim podcast. I on będzie mówił, jaka jest jego mama. Fajnie? Jaka naprawdę jest jego mama? I będę nagrywała taki podcasty z perspektywy tego, jak widzi dziecko oczami pewne rzeczy. Na przykład niepoddawanie się, jakieś inne rzeczy, co to jest systematyczność, co to jest odwaga i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ, wiecie, on ma z jednej strony fajnie, dlatego że on ma dwa światy takie. Ma mój świat, gdzie ja jestem optymistyczna, idąca do przodu z wiarą, po prostu pokonywając przeszkody, nie poddająca się, dająca jemu wsparcie, wiarę i tak dalej. I ma oczywiście również tatę, ale tata jest całkowitym przeciwieństwem mamy, więc tata pokazuje inne rzeczy jakby. I on widzi tą jedną stronę i drugą stronę. I kiedyś bardzo mnie to wkurzało, a potem pomyślałam sobie, fajnie, bo on będzie miał wybór, co chce wybrać, nie? Czy chce wybrać to, czy chce wybrać tamto. I im większy on jest i starszy, więcej rzeczy rozumie. Ale dobrze, nie o tym dzisiaj mowa. Dzisiaj, w ogóle o czym dzisiaj mieliśmy porozmawiać? Bo jakby się rozkręciłam i co? Wiem, miałam powiedzieć na temat, że straciłam przyjaciół. Albo straciłeś przyjaciół. Wiecie, czasami tak jest, że... Znaczy, ja powiem może o sobie, bo nie wiem, jak jest, ale powiem o sobie i powiem z perspektywy osób, które ze mną jakby rozmawiają i mówią o pewnych rzeczach. My kobiety jesteśmy troszkę inne niż mężczyźni. Męska przyjaźń jest inna, bardziej taka stała. Oni są o siebie zazdrośni, nie są zawistni, nie są... No po prostu męska przyjaźń jest inna. Oni mogą sobie dać po pysku i po prostu, wiecie, i za chwilę się pogodzić i razem pójść na piwo albo iść pograć, nie wiem, w tenisa. Natomiast my kobiety jesteśmy takie bardziej zaborcze, zadziorne w tej przyjaźni. I wiecie, spotkałam się z różnymi typami przyjaźni. Miałam w swoim życiu kilka przyjaciółek można tak nazwać. I ogólnie mam mało przyjaciół, jeżeli mam być szczera, dlatego, że mało osób dopuszczam do siebie. Zawsze tak było. Po prostu dlatego, że jakby jak poznaję osobę, to muszę jej zaufać, żeby się otworzyć przed nią. Kiedyś to było dla mnie ogromna trudność, żeby się przed kimś otworzyć, z uwagi na to, że ja musiałam udawać dużo rzeczy po prostu w swoim życiu, dlatego, że mój tata pił i jakby zakładałam maski, idąc do szkoły i udawałam, że jest wszystko u mnie dobrze, chociaż nie było. I dlatego jakby miałam trudność z tym. Dzisiaj to wiem. Natomiast miałam kiedyś przyjaciółkę, która... z którą biłam się, bo kiedyś tak lubiłyśmy, nie lubiłyśmy, były nas trzy. I ta jedna jakby trochę się kolegowała ze mną, trochę z nią. I jak ona się kolegowała z nią, no to ja byłam zła na tamtą. A jak ona się kolegowała ze mną, to tamta była zła na mnie. I dlatego czasami się biłyśmy i tak dalej, a potem my jakby te dwie, które były pomiędzy tą jedną, żeśmy się skumały i zaprzyjaźniłyśmy się i było super, naprawdę przeżyłyśmy dużo, dużo wspaniałych rzeczy i kiedyś ta moja przyjaciółka, wyobraźcie sobie, ona poszła z chłopakiem, który mi się podobał, który był dla mnie kimś ważnym, poszła na studniówkę. To było dla mnie w ogóle takie zaskoczenie, że ja nie mogłam w to uwierzyć, naprawdę. A co więcej, ja byłam nawet u niej pod domem, dzwoniłam domofonem, dzwoniłam telefonem i po prostu jakby powiedzieli, że jej nie ma i udawali, czy kazali powiedzieć, nie pamiętam już, jak to było. W każdym razie ona była, się malowała w tym czasie i poszła z nim na studniówkę, gdzie ja byłam wcześniej u fryzjera.
prosiłam, żeby ona przyszła mnie umalować. I ona przyszła, miała mnie umalować, ale że ja byłam u fryzjera dłużej, to ona jakby poszła już do domu. No i w tym czasie przyszedł ten chłopak, który miał być, z którym miałam iść. I jakby spotkał ją i nie wiedział do końca, czy ja z nim pójdę, chociaż ja się z nim umówiłam. I poprosił ją, czy ona z nim pójdzie. I ona się zgodziła. Moja najlepsza przyjaciółka. I jak ja się o tym dowiedziałam, słuchajcie, to nogi mi się ugięły, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. I ja już ubrana, cała gotowa, czekałam na niego i on nie przyszedł. Wyobrażacie sobie, ja byłam u fryzjera, pożyczyłam sukienkę, kupiłam sraj stopy i miałam wtedy 17 lat. I stałam tam, płakałam. I po prostu pamiętam, że poszłam sobie na dyskotekę. Były jakieś kazamaty, nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze kazamaty. To były takie duże dyskoteki w kilku miastach Polski. I poszłam sobie i bawiłam się do rana tak niesamowicie, że hej. Ja poszłam sama, pierwszy raz na dyskotekę wtedy. Miałam tam obstawę, ponieważ mój kuzyn jakby był tam takim ochroniarzem, więc nie bałam się. Poznałam w ogóle wtedy samych ochroniarzy i tak dalej. To było niesamowite. Przyszłam nad ranem w ogóle, nie piłam prawie nic, ale świetnie się bawiłam. Potem pojechaliśmy na takie gry jeszcze, takie te jednoręki bandyta i tak dalej. I na drugi dzień ona przyszła do mnie. Tak jakby nigdy nic. Nie pamiętam, co się wydarzyło, jakby co z nim rozmawiałam, ale pamiętam tylko, że ja jej wybaczyłam. Wybaczyłam już wtedy, kolegowałam się z nią dalej, ale już nigdy nie było tak, jak było. Ja nigdy jej już nie broniłam, nigdy nie byłam jakby za nią, tak? Dlatego, że ona gdzieś dotknęła mojej części i ja pamiętałam o tym, że nie mogę jej ufać na tyle i po prostu wiem, że po prostu była już moją taką koleżanką, nigdy już nie była moją przyjaciółką. I potem wydarzyły się też różne rzeczy jakby z nią związane. Jeżeli mnie słuchasz, to ja Cię pozdrawiam bardzo serdecznie, wiesz, że to o mnie mówię. Wybaczyłam jej to i jakby nigdy nie miałam nic do niej w związku z tym. Ale moi drodzy, miałam jeszcze takie dwie przyjaźnie, można to tak nazwać. Może kiedyś o tym opowiem, ale chciałam powiedzieć też o czymś, co być może Ty dzisiaj przeżywasz i na przykład jakiś przyjaciel Cię oszukał, albo przyjaciel coś zrobił, albo przyjaciółka odeszła. I chciałam powiedzieć, że jeżeli tak się stało, to być może tak właśnie miało być. Dlatego, że być może ta relacja by Cię zniszczyła. Być może ta relacja sprawiłaby to, żebyś był nieszczęśliwy. Albo być może ta relacja doprowadziłaby do pewnych zdarzeń, które się wydarzyłyby, gdybyście byli jakby dalej w tej relacji i przyjaźni. Być może gdybyś był w tej relacji, nie wszedłbyś wyżej. Tak? Mówiliśmy o tym ostatnio. Nie wszedłbyś na inną górę, dlatego, że na przykład ten człowiek był na innym poziomie, a Ty jakby wspinałeś się dalej i wyżej, a ta osoba zostawała na niżej i ona jakby Cię ciągnęła, Ty tego dokładnie nie widziałeś, ale mimo wszystko to się działo na nieświadomym poziomie. I jest nam przykro, że tak się dzieje, że odchodzi jakby ktoś od nas, kto był bliski naszemu sercu, ale z drugiej strony miałam ostatnio taką sytuację właśnie, opowiem może kiedyś o tym, nie jest to jeszcze ten czas, to myślę sobie, że szkoda mi tej osoby, dlatego że jakby ta osoba, ja ją przeprosiłam i tak dalej, ona się naburmuszyła, ale myślę, wow, naprawdę wow, że bierze do siebie po prostu coś, co nie jest do niej. Osoba, która jakby jakiś czas temu jeszcze była przykładem dla mnie, to dzisiaj sobie myślę, to chyba nie tak. Więc postawa tej osoby sprawiła to, że ja myślę, nie, to ja już jestem gdzie indziej. Dlatego, że ja miałam odwagę do tego, żeby się przyznać, przeprosić, chociaż naprawdę nie było to jakby adekwatne do tego, co się wydarzyło i nie było do tej osoby stricte. Także to jest zastanawiające. Ale czasami ja przepraszam też za to, że mogłam kogoś urazić nieświadomie, bo może ktoś jakby nieświadomie został skrzywdzony przeze mnie, więc przepraszam za to. I jestem czysta od tego. I myślę sobie,
że Boże, już dwa razy sprawiłeś w ostatnim czasie, właśnie czyściłeś ludzi, którzy nie mają być w moim życiu, albo nie mają być tak blisko w moim życiu. I tak sobie ostatnio mówiłam, Boże, a ja Cię prosiłam o to, żebyś mi dał przyjaciół, takich prawdziwych. No i dał mi na jakiś czas i potem jakby to ta osoba odeszła. I myślę sobie, no why? Tak? Dlaczego? I dzisiaj do mnie doszło, że być może tak miało być. Doszło to już do mnie wcześniej, a dzisiaj jakby dostałam potwierdzenie tego. O, może tak. Dlatego, że też jakby usłyszałam coś. I tak może być, moi drodzy. I dzisiaj proszę o to, że Boże, daj mi ludzi, których Ty chcesz, żeby byli przy moim boku. I z którymi Ty chcesz, żebym ja miała relacje. I z którymi Ty chcesz, żebym ja żyła razem. Daj mi tych ludzi. Daj mi tych ludzi po prostu. I ja Ci dziękuję za to, że Ty mi ich dajesz. Dziękuję Ci za to, że Ty mi dajesz tych ludzi, z którymi chcesz, żebym miała relacje. I którzy chcesz, żeby byli w moim życiu. I dla których mam być inspiracją. I którzy będą dla mnie inspiracją. I ja Ci dziękuję za tych ludzi. I z tym Cię zostawiam. I jeżeli masz taki dylemat i masz takie coś, co się dzieje właśnie teraz w Twoim życiu lub miałaś, polecam Ci. I być może daję Ci do myślenia, że tak właśnie miało być, bo jeżeli czegoś nie odpuścisz, to nie może przyjść do Ciebie coś innego. A to jest najlepsze, co dla Ciebie przygotował Bóg. Ściskam Cię serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!